Taki dziwny czas, żeby zacząć vlogować, bo jest 17. Zobaczymy, co nam się uda. Teraz coś ciekawego challenge. O tak. Jaki fajny pies przebrany za diabła. Jakie fajne pudełko w kształcie Pikachu. Jakie fajne ludziki. Jaka fajna Kasia. Mogę z tobą zdjęcie? No siema Elo, my właśnie skończyliśmy kręcić film do Wagga Pies i wracamy sobie. Bardzo ładny film. Fajne dzisiaj rzeczy ponagrywałem. Nie mogę się doczekać, aż będzie film zmontowany. A nie powiem wam jeszcze o czym, ale niedługo będzie opublikowany. Mogę wam powiedzieć tyle, że to ma do czynienia z tym zdjęciem. Do Tokio przyszło w ogóle ogromne załamanie pogody, więc teraz nagle mamy jesień. Chociaż też nie ma na co narzekać, bo jest połowa października, nie? Okej. No to dojechaliśmy. Trochę się czuję tak sobie. Wczoraj wrzuciłem wszystkie możliwe znane światu mikstury lecznicze. Mleko z miodem i czosnkiem. Oraz sok owocowo-pieprzowy z tym, jak się nazywa, imbir. Zamówiłem sobie steka. Wiecie, co jest śmieszne? Japończykom trudno przychodzi wymawianie R i L, znaczy rozróżnianie, który dźwięk jest który. Jak się zamawia steka i mówi się medium rare, to czasami jest troszkę taki... Nie wiadomo, czy dobrze usłyszeli. Ty zamawiasz medium rare, a oni mówią tak, medium rare. I w sumie nie wiesz, czy to jest medium well, czy medium rare. A ci z was, którzy lubią steki, wiedzą, że to jest zasadnicza różnica. Patrzcie, jak wszyscy idą w jedną stronę, jak pelikany po prostu, bez myślenia kompletnie. No, nie wiedziałem, że to się tak wysuwa, ten kogut. No dobrze, to wróciłem do domu. Posprzątajmy. Brudne kubeczki. Brudy. Dostałem znowu kawę od Kuby z Londynu chyba, tak? Jak pamiętam, to z UK-a byliście. Te same co ostatnie, dziękuję bardzo. Aż mi głupio tak żyć. Na wasz koszt. W sensie waszej kawy. Chciałem wam pokazać projekt, który sobie wczoraj zmontowałem dla zabawy, ale usunąłem pliki. Tak wyglądał, no bardzo prosty, najprostszy projekt jaki może być. Na szczęście zachował się efekt mojej pracy. Bawię się ostatnio paroma niuansami, na które chcę się uwrażliwić, więc eksperymentuję sobie i sobie montuję takie krótkie etiudy filmowe. Dla 99% osób to będzie wyglądać, niczym to się nie będzie różnić od innych tam wcześniejszych rzeczy, ale próbuję się troszkę doszkolić w pewnych tematach, jak na przykład świadomość tego, gdzie każdy obiektyw ma optimum ostrości. Jakoś zawsze to ignorowałem tak naprawdę, a teraz zacząłem, trochę zmieniłem podejście do przysłony ostatnio. To jest przekichane, że w takich tematach nie widzisz pewnych rzeczy przez setki projektów i setki filmów, a w momencie, kiedy twój mózg nauczy się, że nagle to widzi, to jest wszystko mega oczywiste. Dlatego ja zawsze powtarzam i takie jest moje przesłanie, moja misja, że trzeba ćwiczyć jak najwięcej. Krok pierwszy, wiecie, robić. To jest to, co ja w życiu lubię najbardziej, jak po paru tysiącach projektów nagle coś zaczynasz rozumieć.
i czujesz się jak najmądrzejsza osoba na świecie, a dużo ludzi powie ci, że to jest mega oczywiste, bo oni podeszli do problemu z innej strony. Co dzień dzisiaj mam w głowie Disintegration Loops Williama Basińskiego. Dziwny taki dzień. Czuję się jak taka klucha dzisiaj. Jak to będziesz montować, to może zróbmy z tego scenę taką z Wiedźmina w ogóle, żeby to były... taką muzykę z Wiedźmina podłożyć. I jak skończę, to wiesz, ten dźwięk końca questa z Wiedźmina. Proszę, zrobiłem ci sok. Ja ci zrobiłam mleczko. Tylko szybciej mi poszło, bo nie musiałam nagrywać. Smak wiedzi? No, trochę parzę. Trochę za dużo tego kaja chyba wrzuciłeś. No dobrze, to tyle na dzisiaj. Dobranoc.